tutoriala. Opowiem o tym, jak korzystać z zakładki wpisy albo z karty wpisy. Jeżeli wejdziemy na kanał, to jest pierwsza karta po lewej stronie. Żeby rozpocząć konwersację, należy kliknąć przycisk Nowa konwersacja i mamy możliwość napisania czegoś do uczniów. Tę informację odbiorą wszystkie osoby, które są członkami danej klasy, którą właśnie odwiedzamy. Możemy napisać dowolną informację, która zostanie wyświetlona uczniom. Za chwileczkę pokażę, jak to wygląda. Wyślę taką informację do uczniów i teraz spójrzmy, że to, co nauczyciel napisał, przejdę teraz do widoku ucznia, który jeżeli wejdzie na ten sam zespół, do tej samej klasy, to ma już informację, którą przesłał mu nauczyciel. Uczeń może odpowiedzieć, klikając tutaj na dole odpowiedź. Dzień dobry panu na przykład. I zobaczmy, że taka wymiana informacji pojawia się też na polu nauczyciela. Ja mogę dodatkowo, poza wpisywaniem zwykłych informacji, stworzyć uczniom ogłoszenie, które może się przydać, jeżeli informujemy ich o ważnych sprawach. I żeby to zrobić, należy rozpocząć nową konwersację i kliknąć poniżej Formatuj. Teraz wybrać w tym polu ogłoszenie i tu już piszemy nagłówek ogłoszenia. I trzeba dopisać treść ogłoszenia. Dodatkowo możemy na tym ogłoszeniu zmienić tło nagłówka. Wybieramy tutaj ilustrację spośród istniejących. Możemy albo wybierać ogólne tła, albo tła powiązane z przedmiotami. Oj, na przykład mamy tutaj właśnie takie, albo takie tło będzie doskonale pasowało do tej informacji, że trzeba przynieść plastelinę. I należy to wysłać. I od razu spośród wszystkich innych konwersacji, to ta konwersacja będzie rzucała się w oczy. I teraz jak to będzie widać po stronie ucznia, zobaczmy, że ewidentnie jest tutaj wyróżniające się. Uczeń może na przykład zalajkować to i w ten sposób potwierdzić, że przyjął do wiadomości. Warto sobie takie zasady ustalać z uczniami, żeby ich aktywność odzwierciedlała to, czy coś widzieli, czy nie. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to możemy wzmiankować ucznia. Czyli jeżeli chcemy, żeby do konkretnego ucznia dotarła nasza informacja, to wystarczy, że pisząc coś, podamy jego, zaczynając od małpy, podamy jego imię i nazwisko. Tak jak w tym przypadku, zatwierdzamy to później i pojawia nam się to jako taki link aktywny. Jeżeli teraz napiszę nie zapomnij na przykład, to zobaczmy, co się stanie po stronie ucznia. Spójrzmy, że uczniowi to pojawiło się jako informacja, w której ktoś go wymienił, więc będzie wiedział, żeby na pewno na to zwrócić uwagę i też uczeń może zareagować odpowiednio. I nauczyciel też dostał informację o tym, że właśnie Karol na to zareagował. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to jest wklejenie linku z filmikiem. Żeby to zrobić, klikamy nową konwersację. Piszemy na przykład, żeby uczniowie obejrzeli filmik i teraz kopiujemy z YouTube'a adres filmiku, który uczniowie mają obejrzeć. Wklejamy go tutaj i albo nam się pojawi od razu taki podgląd, albo trzeba będzie zatwierdzić informację, że zgadzamy się na to, żeby taki podgląd był udostępniany. No i wystarczy teraz tylko kliknąć wyślij. I zobaczmy teraz, jak to wygląda na oknie ucznia. Widzimy, że nauczyciel udostępnił i ja jako uczeń mogę to obejrzeć, klikając na link i od razu jestem w tym miejscu, w którym chciałbym, żeby uczeń obejrzał filmik.
Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to pobawić się różnymi formatami tego tekstu, bo zwróćcie uwagę, że klikając tutaj na A, ja mogę dodać temat, nagłówek. To jest ważna wiadomość. Teraz, jeżeli będę pisał poniżej, tutaj coś piszę, to mogę odpowiednio korzystać z wielu funkcji, których znamy z edytorów tekstów. Mogę na przykład punkty dodawać. Mogę dodatkowo jeszcze zakreślać coś ważnego, na przykład, jeżeli będę chciał, żeby to było podświetlone, to wystarczy tutaj kliknąć i wybrać kolor podświetlenia. I w ten sposób ta moja wiadomość może być bardziej dla ucznia czytelna. Kiedy już będę gotowy, mogę to wysłać. Warto też wspomnieć o tym, że pisząc konwersację, mogę używać nie tylko tekstu, ale wklejać też emotikonki. Witajcie. I uczniowie bardzo pozytywnie reagują. Klikam tutaj. Klikam, te ikonki są fajnie animowane. Mogę wstawiać też animowane gify. Wyszukujemy coś, co chcemy, na przykład powodzenia. O właśnie, i na przykład w ten sposób nasza wiadomość będzie dla ucznia jakaś wizualnie ciekawsza. Ostatnią rzeczą, którą możemy robić, to załączać tutaj pliki, czyli jeżeli ja chcę dodać załącznik, klikam ikonkę spinacza, wybieram, żeby załadować plik z komputera i na przykład plik PDF wysyłam w ten sposób. I teraz chcę tutaj przekazać plik. Wybieram, że chcę go przekazać jako materiał z zajęć, żeby uczniowie go nie mogli edytować. Przekaż i wysyłam, wciskając tutaj. I to się uploaduje i ląduje też w zakładce pliki. I w ten sposób dostęp do tego pliku ma też uczeń. Natomiast plik wysłany, załączony jako załącznik, ląduje w zakładce pliki. Spójrzmy w katalogu materiały do zajęć, bo tam go wysłałem i od tego momentu wszystkie pliki, które ja będę uczniom, na przykład jako materiały do zajęć wysyłał, będą tutaj właśnie dostępne. I to tyle, jeśli chodzi o wysyłanie wiadomości w karcie wpisy i one trafiają do wszystkich uczniów w klasie. Natomiast jeżeli chcemy coś konkretnego od konkretnego ucznia, tak żeby rozpocząć z nim czat indywidualny, możemy w polu wyszukiwania wpisać po prostu jego imię, nazwisko i wtedy zaznaczyć go i od tego momentu wszystko, co wpiszemy tutaj w tym polu, będzie wysłane właśnie do niego. Witaj Karolu, prześlij mi zadanie. I ja wysyłam Enter i teraz spójrzmy, co się dzieje po stronie ucznia. Mamy powiadomienie, że Jan Kowalski wysłał taką wiadomość. Pojawia mi się tutaj, to jest już właśnie konto ucznia. Pojawia mi się informacja, że na czacie coś dostałem. Klikam jako uczeń i widzę, że od nauczyciela dostałem informację. Polski biegun ciepła.